A więc witajcie w tym filmie poświęconym Frostpunkowi 2. Prawda, Polacy kontraatakują, mamy nowy teaser trailer, jeszcze go ani razu nie oglądałem, a pomyślałem sobie, a czemu by nie zrobić właśnie jakiejś reakcji. Może coś tu fajnego się wydarzy. Nie ukrywam, że czekam na Frostpunk' 2. Frostpunk sama w sobie gra jedynka z dodatkami była bardzo udaną i ciekawą, właśnie interpretacją takiego hardkorowego całkiem City Builder, a więc zobaczmy, co tym razem nam tutaj zaproponują w drugiej części. Eleven Beat Studios. A, no, widzę, że będą gadać, dobra. Ja się zamykam bardziej. Ładne, to od razu trzeba przyznać. Kurczę, jaka skala, przecież jedynka to była w ogóle taka mała, a tutaj całe miasto. Odbudowa cywilizacji w takim razie nas... O, właśnie. Czy to już nie będzie walka o przetrwanie, ale walka o rozwój chyba. Mm -hmm. zainwestowali w orkiestrę Frostpunk 2. Tak to koniec już czy Hi. O, to... I'm Kuba Stokalski I Łukasz Juszczyk. We are both game directors responsible for Frostpunk 2.

tak, połączyliśmy tą super. Ma jakieś cytaty wielkich Polaków pewnie, prawda? Maj Maria Skłodowska-Curie, Stewart. Fajne kolorki, nie? No już nie gramy prezesem, tylko stewardem. Wipe the world clean. Let's take it back! But... how? The Steward will choose our path. Steward, build us a better home! A home for everyone! Everyone? we still lack so many things. People are starving. More people?

Oho. Yeah. Miasto nie może upaść. Dobre. To jest dobre. Jest na co czekać. Polacy znowu to zrobili. No, fajne. Zaraz wrócimy jeszcze do konkretnych właśnie momentów tego trailera, bo jest o czym gadać, moim zdaniem. No to może wróćmy tutaj na chwilkę, właśnie do tego tutaj motywu z miastem. Czyli nie da się ukryć, że skala. Sami twórcy, jak słyszeliśmy wcześniej, powiedzieli, że jedną z największych różnic będzie właśnie w porównaniu do jedynki, oczywiście Frostpanka, czyli skala naszego tutaj rozwijanego miasta. I jak już teraz wydaje mi się, można zobaczyć trzy kolory, co najmniej trzy, które się tutaj nam ukrywają, czyli niebieski. Prawdopodobnie związany z mieszkaniami, czerwony. Hmm, może z przemysłem, i jeszcze jest żółty, jak tutaj zobaczycie. Może z prądem, albo jakimś też coś w rodzaju przemysłowych barierów. To wydaje mi się, oczywiście, jest gameplayowe. Bardzo ważna tutaj, właśnie, statystyka kolorystyczna. Czyli będzie można budować różne dzielnice i, i one będą miały swoje własne kolory. Ale podoba mi się właśnie takie. Jakby to nazwać? Jedynka miała to do siebie właśnie, że ona była taka, taka statyczna, nie? Było to wszystko raczej w jednym miejscu yy, Praktycznie nigdy się nie dochodziło do końca tego całego naszego dziury, kanionu, czy gdzie my tam, nie pamiętam już dokładnie Mieliśmy ten nasz generator, a tutaj właśnie tak jakby wszystko jest, patrzcie, takie no większe właśnie, nie tylko jeśli chodzi o skalę, ale tak jakby ogólnie oddalenie miasta, infrastruktura, która tutaj się znajduje, patrzcie jakieś, nie wiem co to może być jakby, albo transport publiczny, a może nawet jakieś właśnie rury z paliwem, albo coś z energią związane, i jeszcze tutaj mamy elewację, tak naprawdę różnice wysokości w tym terenie, czyli na górze też można budować, to mnie zastanawia właśnie jak Jaką rolę teraz przyjmie w tym wszystkim generator, który w jedynce nam no był bardzo ważny, ponieważ im dalej budowaliśmy budynki, tym one były bardziej narażone na zimno. A teraz wygląda na to, że chyba zostało to troszeczkę zmienione i jakby on no dalej będzie oczywiście centralnym, najważniejszym punktem, nasz tutaj główny ten piec. Ale, ale gra będzie zdecydowanie zachęcała, żeby ta ekspansja postępowała też dalej od niego. I tutaj też była bardzo właśnie kontrowersyjna sprawa z interfejsem. O, jak tutaj też widzowie powiedzieli, może wyłączymy te napisy. Właśnie. Interfejs. No wygląda inaczej. Nie da się ukryć, że nie jest właśnie taki mroczny i taki brudny jak w jedynce, a bardziej coś w rodzaju, właśnie takiego dostojnego, czystego UI, które bardziej właśnie by mi, tak jakby, uzmysławiało to, że my jesteśmy tym prezesem, prawda, stewardem, zarządcą, który sobie siedzi właśnie w jakimś biurze i nam zawsze jest ciepło i zawsze jesteśmy najedzeni. Natomiast właśnie tutaj całe miasto może cierpieć, ale my raczej nigdy cierpienia, chyba że nas wywloką z palążywcem, wtedy faktycznie to cierpienie może się pojawić. Ale ten interfejs też wydaje mi się, że temu może odpowiadać właśnie takie bardziej jakby, że ludzkość już obudziła się z tego stanu, że hej, apokalipsa wszystko rozwaliła, tak jak w jedynce wszystko było brudne i na czarno, tak tutaj właśnie bardziej takie, że ej, faktycznie budzimy się, już nie chodzi nam tylko o przetrwanie, ale przede wszystkim o rozwój i dalsze życie, bo coś w tym stylu wydaje mi się, że ten interfejs może temu odpowiadać. Czy jestem jego fanem, czy jest dziwny, czy nie, nie wiem, szczerze musiałbym zagrać faktycznie, żeby powiedzieć, czy mi pasuje taki interfejs, nie. Jak na razie wydaje mi się, że jest po prostu czymś nowym, czymś świeżym i jak najbardziej go na razie tutaj kupuję. Tak, żeby jeszcze wgryźć się tutaj w jakieś konkrety, możemy zobaczyć pieniądze. Patrzcie, pojawi się waluta. W takim razie, właśnie zaraz nie wiem, czy je nie zasłaniam. To... A może pokażę Wam bez kamerki. Eee, tak, żeby tutaj kamerka nie zasłaniała. Faktycznie mamy już przyspieszone tempo, mamy datę, ale mamy pieniądze. Czyli w Jedynce w ogóle nie było waluty, tak naprawdę, właśnie chodziło tylko o jedzenie podstawowe surowce. A tutaj ta nasza właśnie już to nie będzie tak naprawdę jakaś osada czy kolonia, tylko faktycznie budujemy cywilizację w tym ciężkim świecie, mi się wydaje. Ludzi też jest o, o wiele więcej, że jakby to możemy tutaj pomieścić. W Jedynce to było mniej więcej coś tak do, nie wiem, 200, 300 mniej więcej się bawiliśmy, a tak 100, 200, 300 to były takie, wydaje mi się, granice, w których tam się pewnie jakoś operowało. Natomiast tutaj mam dwa. 1400 ponad ludności Mamy pewnie yy, Paliwa właśnie tutaj do spalania Czy tam węgiel, nazwijmy to po imieniu jedzenie Domostwa Jakieś narzędzia prawdopodobnie To nie wiem, co to, banki. Ciekawe Nie, tu jest węgiel hmm. Czy tu może opał do normalnych Mieszkań, żeby zasilić właśnie jakby Z dala od generatora, to wydaje mi się, że był Znaczek węgla, tu niestety Ciężko powiedzieć, co to jest Ropa prawdopodobnie tutaj też coś wygląda, jak trochę, jak handel. I jeszcze, co to? Taki jelonek, może coś, właśnie, też jakaś zwierzyna. No, ciężko powiedzieć. Tutaj mamy prawdopodobnie rzeczy, które właśnie najbardziej trapią miasto. E, jakby rzeczy, które powinniśmy jak najszybciej rozwiązać, i to pewnie symbolizuje, że problem jest największy. E, aktualna temperatura, oczywiście. Również ten wskaźnik prognozy pogody, czy będzie ocieplenie, czy oziębienie klimatu No i na dole mamy, tutaj trochę przez YouTube a zasłaniane hmm, Tutaj jakieś trzy opcje, nie wiadomo do czego służą No i oczywiście budynki różne podzielone na różne sekcje Na przykład mamy house, właśnie dystrykty To jest właśnie, miałem bardzo ważne powiedzieć, czyli zauważcie, że w jedynce wszystko budowało się bardziej na zasadzie hmm, jakby okręgu, coś takiego, takich pierścieni, że generator był po samym środku, natomiast im dalej odchodziliśmy, tym więcej było mm, takich właśnie po prostu szerszych pierścieni. Natomiast teraz, jak sobie zobaczymy, budynki polegają na. No to że tutaj gdzieś kładą. Mhm. Mm Patrzcie, teraz jest to bardziej jak na przykład w cywilizacji, albo nazwałbym to humankind, coś w tym stylu, że cała gra będzie opierać się na to wygląda, że na heksach, a nie na właśnie tych całych pierścieniach. Widzimy też, że chyba różne tutaj, mm, te właśnie sześciokąty mają specyficzne jakieś wpływające na nie różne zależności. How high rise, housing. Hmm. Prawdopodobnie wiadomo, im dystrykty będą siebie dotykać, tym będą miały na przykład większy wspólny bonus albo jakieś tam po prostu premię, którą będzie opłacało się, żeby robić. Tutaj mamy też różne jakieś współczynniki, które na to wpływają. Tu na, mamy chyba coś w rodzaju, że jest na przykład zimno i stawianie tutaj domków nie byłoby najlepszym pomysłem. Ale patrzcie jak to fajnie wygląda. Na, from everyone, spoko, spoko. Że właśnie jakby to jest taki fajny motyw, że te sześciokąty one same dopasowują tutaj swoją infrastrukturę. Nie? Że nie musimy kłaść, jakby konkretnie domku w tym miejscu, tylko zaznaczamy, że na tej kratce ma się samo zbudować ten całe zabudowania, Dlatego na przykład ładnie to tak wygląda. Te ulice same się tutaj tworzą, i, i budynki też fajnie się same stawiają, więc to jest całkiem. Fajny, fajny i świeży przede wszystkim pomysł. Co tutaj jeszcze było? No, oczywiście, decyzje to znamy z pierwszej części. Raczej, nic tutaj nadzwyczajnego, że na przykład z głód w mieście i trzeba go rozwiązać na pewien sposób. Pewnie tam nie wiem, obiecać na przykład, że nakarnimy albo właśnie nie głodni zjedzą bezrobotnych. Czy tutaj coś było specyficznego? Tu mam jakąś karcioszkę i. Hmm. Tutaj, tutaj są jakieś rzeczy, które faktycznie. I w ogóle na środku, co to oznacza? Czy właśnie przyjmowanie prawa. Tak jak to było w pierwszej części, tu jakieś technologie, prawdopodobnie postępy. No bardzo, interfejs jest na pewno właśnie świeży i interesujący. Jakieś, yy, tak, dramaty tego miasta. To jest też ciekawe, że chyba będzie coś w rodzaju: im bardziej miasto jest niespokojne, traci nadzieję i jest gotowe do buntu, żeby nas obalić, ponieważ nie podoba im się, jak zarządzamy miastem, tym bardziej chyba ulice zaczną się robić i ogólnie yy, światła w mieście czerwone. Bardzo fajny motyw, żeby właśnie tak jednoznacznie dać do zrozumienia, że coś tu się właśnie <złuch> złego w naszym mieście dzieje. Technokraci. Hmm. Wygląda też na to chyba, że system polityczny zostanie ogólnie rozwinięty i nie tylko będzie to tak, jak w pierwszej części wybranie pomiędzy wiarą, a co tam było, Solidarnością czy coś w tym stylu. no Nazwijmy to po prostu komunizm, a wiara, żeby przejść dalej do przodu, a teraz będą faktycznie chyba różne stronnictwa, jak na przykład technokraci, właśnie, nie wiem, komuniści, albo jesteś tam jeszcze inni liberałowie, czy coś w tym stylu, i, i oni będą mieli pewnie własne zachcianki, i będą no właśnie można zgodzić się na ich jakieś tutaj żądania. Protest przeciwko. bo to jest jakieś. no, efficiency. Wydajnościowe, jakieś pierdoły. Tak i w końcu wszystko ląduje tutaj właśnie. Mamy teraz faktycznie pokazane, jak wygląda ta rada, gdzie się pewnie ustala te całe prawa. I już też nie będzie polegało to tylko na kliknięciu i wprowadzeniu prawa, ale będzie głosowanie teraz. Teraz zaufanie zostanie lekko zwiększone. Równe, o equal pay. Czyli wypłata równa dla wszystkich robotników, na przykład, żeby nie było wyzysku. Można głosować, można negocjować. Można naciskać, zostanie zaakceptowane. Czyli ludzie mogą czegoś się domagać, ale my na przykład pewnie możemy to ukrócić, ale to no właśnie jakby, nie wiem, odłożyć to prawo, zniwelować się i wtedy wszyscy pewnie się jeszcze bardziej wnerwią. Ale to mi się też bardzo podoba, że to już nie będzie po prostu kliknięcie, co nam się podoba. Czego chcemy, lub czego potrzebujemy w danej chwili, ale faktycznie musimy, tak jak trochę w Boże Wiktorii yy, 3, właśnie Victoria 3, czyli właśnie cały ten system polityczny, jaka partia, jacy ludzie są w rządzie, jaki mamy rodzaj w ogóle rządu, bo też pewnie będzie można yy, pozbyć się demokracji, nie będą głosować ludzie, albo będą mieli o wiele mniejszy wpływ, a na przykład my faktycznie jako dyktator będziemy czuz, za, za pomocą walnięcia młotka ustalać prawa jak chcemy, chyba że nas obalą, właśnie, ale to bardzo, bardzo miły, właśnie moim zdaniem motyw, który świetnie nadaje się do takiego. Rodzaju gry. O, właśnie, tutaj prawo zostało ostatecznie odrzucone, ponieważ tylko 38 głosów było za, natomiast potrzebne jest 51, czyli większość. No, więc to był cały, chyba, trailer, i moje, tutaj, że tak powiem, dopowiedzenie paru spraw i opowiedzenie, wypowiedzenie się nawet na te aspekty tego. To trailerka. Bardzo fajne, bardzo miło, czekamy, prawda? Polska górą. Do zobaczenia na następnych materiałach i. W, że tak powiem, hype na Frostpunk 2 rośnie. Dlatego dzięki za uwagę i do następnego. Hej!